Ja! Dookoła ziemi zrobił. Dookoła Marsa. Ale dookoła to Marsa. Było dobre. Dawaj. Nie, no ja spieprzę tą maskę teraz. To presja. Dawaj, ale presja, no robisz. Spoko, spoko, nawet się nie ja cię ile kółek. Tak, tak się zaczyna właśnie obóz Just Freestyle. To prawda. Oliver nie robił, bo nie umie. On nie trenował od długiego czasu i po to przyjechał na obóz, żeby zacząć coś grać. Nie, po to, żeby zrobić naleśniki. A, to też. Pankejki, nie? Bardzo nam smakowały. Naleśniki takie prawdziwe. Dziękujemy. No to... Hejka, trójki nie są dobre. Trzeba powiedzieć o różnicę. Nasze zerówki. Teraz trzy kółka. Było jedno. O, na dwie nogi. Kolej. Drop NT. Janek, zacząłeś obóz od super przygody z palcem. Nie polecam nikomu. Jak to się stało? No graliśmy sobie w piłkę w pokoju, bez skarpetek. Zrobiłem slapa, jedna kapka tak mi wyszła, że tak się to skończyło. Obóz zaczynamy złamanym paznokciem. Kobiety by miały tragedię z tego, ale freestyler to jeszcze ma większą, bo to jest paznokieć u stopy. To jak tu grać? Dobrze, że na lewą, bo ja i tak lewej to nie za bardzo używam. Teraz ma pretekst, żeby nie trenować lewej nogi. No. No, jesteśmy w podróbie Żerkowa. Baseny żarkowskie, bo to jest Żarków. Janek, co robisz? Kupę. Ja? Kupa. Żarty z kupy. Kupa. Kupa to nie przerosło. Oliwil, ty rok temu drugie miejsce w Ironmanie na Mistrzostwach Świata zdobyłeś. Nie. Jesteś z tego dumny? To nie ja. Zostawcie mnie. Znam go, spałem z nim w pokoju. Dobre borówki? Nie. To nie ja. To nie ja. A ja. Do nosa, do dziurki od nosa traf. Tak, tak kończą wicemistrzowi świata. Widzenia, bez niczego. To jest nasz obiad dzisiejszy. Halo, policja, proszę przyjechać na Facebooka. Ale ja w ogóle nie... Nie umiesz kręcić? Znaczy nie, kręcić umiem, ale... Napędzać? No, no. Gdzieś tak uderzyć, wiesz. Szybki poradnik. Jak masz, to uderzysz. Takie, a ty. Albo możesz tak. To było właśnie poradnik do kręcenia. Już umiecie, nie? Ale poszło na bok. Najpierw skoczy mi odbijać, żebyś to spróbował. Skaczę z prawej nogi i odbijasz prawą nogą. I cross to jest to samo, tylko że nogę jest w środku. Pięknie, szybko na oko. Brawo! Jest! Nie! Przerwa w dążeniu do celu. Dobrze! Powrócił! Nie złapał! Jest! Więc... Naprawdę jestem taki interesujący jak ten popcorn? Tak. Jak dobry popcorn? Tak, mogę się podzielić. Co? Co? Tutaj się szykujemy, bo zaraz będą obozowe battle. O, jak to był reload taki. No, nie wiesz, kawy co zamierzony. Zamierzony, no co? No tak, nie wątpię. Ten wychillowany przed battlami. Polaj. Wychillowany i...
Bez pomysłu. I bez pomysłu. Łapiesz sobie, nie? No. I robisz fikołka, stajesz, robisz przysiad. I masz piłkę. I masz łopo. I stoisz sobie. Dobra. Poprzegrywał w tenisie. Kto przegrał w tenisie? Piotrek. A, no. No i mieć trzy fikołki i dwa przysiady. Ma zrobić na batli? Chcę pokazać trik. To zakład taki przegrałeś? No, no tak, niestety. Nie umiem grać ping-ponga, za to się płaci. A za to Sowa musi zrobić a la 2 out. Aj. Ile pytań? Gramy w kwadraty? No. Pokażemy widzom naszą fajną grę obozową. Tutaj widzicie, mamy pola. Każdy ma swój kwadrat. Każdy wybiera swój kwadrat, tylko jeszcze Oliwiera nie ma. Jak chcecie jechać na obóz, to się przygotujcie na to, że 50% treningów to będą kwadraty. Kwadraty są wciągające. Dobra, gramy. Linia i teraz będzie gigawalka. Piotrka. Moje? Gigawalka. Walka była. Gigawalkę wygrywa Piotrek, brawo. Aj. A, dobra. Lecimy. Na Wojciecha? Wojciech faworyt. Oj, sam sobie. Odpadłem, moje pole teraz jest autem. Ej, trzy były. No. Trzy. No. Jakie wyniki macie? Grałem. Yeah! Przed batlami obozowymi rozwalisz? Tak. Dobra. A ty rozwalisz? Pewnie, że tak, ja wszystkich rozwalę. No i widzisz. Pierwsza batla Janek kontra Wojtek. Druga batla będzie trzyosobowa. Przyszliście zobaczyć prawdziwy freestyle. Jak się z tym czujecie? Fajnie. Jeszcze widziałem raz w życiu. Teraz zobaczysz drugi raz. Jestem w Barcelonie. W Barcelonie? To teraz zobaczysz w Polsce. Jest możliwe dziś kolana? Jest. Ale co? Patrz. Nie patrz. Zamknij oczy. No to jak mam wiedzieć, o co ci chodzi? No i fajnie. Da się? Da się. Nie da się. Nie ma takiej opcji. Ja będę sędziować, ale mogę na koniec pokazać, co robi się z piłką. A ty jak się czujesz przed pojedynkami? Nie wiem właśnie, o co chodzi. Okej, spoko. Jest stres jak przed prawdziwą batlą? Nie. To jest to samo z na Super Bowlu, nie? Nie. I Wojtek w pierwszym wejściu z stylu sit down, czyli triki na siedząco. Co, podoba się? Oj, dwukołowiec. Teraz Janek, najmłodszy uczestnik obozu, 13-latek. Trenuje freestyle równy rok. Ale styl. Stawia na kreatywne triki, fajne połączenia. To przed wami wicemistrz świata Ironmana. Możesz grać. O, kot ci zaraz przeszkodzi. Wow! No i zmiana, brawa do Oliwiera, teraz Tomek, Sowa. Ale dobry trik wyszedł z tego. Brawo, brawo! Widziałem pod zakład. Zużyli się coś. Wow! Wow! Trzy dwójki! Trzy dwukołowce w kombie! Wow! Ale kombo.
Długie. Wow! Nie wiem, czy nie ziemia. Trzy kółka wokół piłki, potrójne. Już? Dobra, do finału idzie. Trzy, dwa, jeden. Finał obozu Just Freestyle Camp. Obozu Just Freestyle, nie Just Freestyle Camp. Ile tych hopów, ile tych hopów? Janek! Wow, aj! A. Dobra, nie psuj. Ale wejścia! Oliwier! Wchodzisz! Drugie wejście! O Jezu! Wow! Ojej! Zakończył przy tupem! Trzy, dwa, jeden! Trzy, dwa, jeden! Dla piłkarza nożnego czy dla freestylera i one potem pomagają tak jakby podnieść ogólną sprawność organizmu i dzięki temu jesteście też lepszymi sportowcami, także zarówno Lewandowski, jak i nie wiem, Iga Świątego, oni wszyscy wykonują bardzo podobne ćwiczenia, takie ogólne, wiadomo, że potem są specyficzne też pod nich, ale te wszystkie ćwiczenia, jak przysiad, jak wykroki, jak podciąganie na drążku, to wszyscy wykonują to samo w określonych ilościach, powtórzeniach i tak dalej i dlatego też po to tu jesteście, żeby oprócz takiego treningu inaczej, żeby być lepszymi freestylerami, czy lepszym w jakimkolwiek sporcie, no to przygotowanie motoryczne jest konieczne, tak? Bez tego, no, po pierwsze, jest bardzo dużo kontuzji, po drugie, no, ten poziom sportowy wasz jest dużo niższy, niż tak naprawdę możecie osiągnąć. A po trzecie, no, to tego poziomu sportowego nigdy nie osiągniecie, bo prędzej czy później przydarzy się poważniejsza kontuzja, która was wykluczy. Zacznijmy tego, po co się rolujemy? Żeby rozluźnić mięśnie, jak są spięte. Zależy chyba jakim rolerem. Zależy jakim rolerem, tak, ale ogólnie, po co się rolujemy, jak myślicie? Po co? Pić? Tak, zwiększyć ukrwienie, a co jeszcze? To jest pierwsze. Jest coś takiego, rolowanie weszło w trening dopiero jakieś 7-8 lat temu. Ze względu na to, że siedzimy dużo bardziej niż zwykle człowiek jest przystosowany do tego, ten mięsień jest przykurczony na przykład, pośladek jest rozciągnięty. I to wszystko tak działa i najgorzej działa to, jeżeli robicie coś przez wiele godzin. Można to zrobić w ten sposób, że robimy najpierw rolowanie, a potem tę rozgrzewkę. Można też odwrotnie. Ja wolę na przykład 5 minut się rozgrzać, czy to jest skakanka, czy to jest bieg, czy to jest właśnie to. I potem, jak jestem lekko rozgrzany, przejść do rolowania. Czyli u was na przykład można czworogłowy przelecieć i zauważycie, możecie sobie zauważyć, jak rolujecie, że rolujemy na przykład tutaj, jest inny ból. Rolujemy lekko tu, jest inny ból. Rolujemy lekko tu, jest inny ból. Tak samo jak jest, jeżeli ja bym rolował, to przykładowo minuta czworogłowy i można sobie to podzielić. Pół ruchu i drugie pół ruchu. Jeżeli sobie wyobrazimy taki ból, dyskomfort w skali od 0 do 10, jak myślicie, na dużym bólu, na jakim 7. bólu powinno być? No na siódemeczce. Czyli takim jest ok, ale to jest w miarę ok, to jest przyjemne. To nie jest takie, że zaciskam zęby i się krzywdzę. Tak. Nie będzie za dużo, bo mówię, no jesteście pewnie przyzwyczajeni w większości, także to nie o to chodzi, żeby was zajechać. Nie? Pierwsza osoba w ten sposób i wiosłuje. Chce łatwiej, nogi do tyłu. Jest mniejszy opór, ale sznurki cały czas napięte. Jak są nienapięte, błąd. Chcę trudniej, kładę się, mogę wydłużyć, mogę skrócić. I uwaga, do zrobienia jest tak. 30 takich wiosełek i 20 razy kolanka do klatki piersiowej. Gdzie mamy dwa plusy. Pierwsze wiszę i ogólnie cała obręcz barkowa jest rozciągana, a dwa pracuje brzuch. I taka sama zasada. Zaczynamy, są dwa deriksy, także... Robić 8 wiosłowa. Dobrze, tylko głowa. Są rozgrzane. Jak tam potrenowane? I to nam zajęło jakiś taki trening, mniej więcej około godziny. Jak widzicie, nie trzeba mieć żadnego wielkiego sprzętu. To co, idziemy harcić?
Przyjechaliśmy rowerkami. Genialnie mi się bardzo podobało. Tobie się podobało? Z górki, ciężej w drugą stronę, bo będzie pod górkę, no ale było spoko. Po treningu będzie pod górkę. No. To ja chcę się pochwalić koszuleczką za turniej, bardzo ładna. Tak, wygrał turniej, pierwsze miejsce koszuleczka. I mój nowy ball holder, tak, prosto z Lewiatana. Tak jest. Piotrek też wygrał koszulkę. Za trzecie niestety, no ale... No bo dlatego brązowa, tak? To nie jest brązowy, nie. No nie powiedziałbym. Ej, blisko. Tomek, piąte miejsce. Konorowe piąte. Na 7 uczestników. Tutaj mamy piłkarzy na obozie freestyle'owym. Zobacz, teraz piszcie w komentarzu, trafi czy nie trafi. Tragedia! Blisko. Miernota! Ja nie wiem, czy taka miernota, no. Nie, no dobrze było. Blisko. To pograsz na mnie, Oliwier. Ciężko. Mogę powiedzieć swoją przykrą historię. Jaką? Otóż nie chciałem się grać w freestyle, wziąłem piłkę od kosza. I blisko do kosza okazało się być zamknięte, więc jestem tutaj bez naprawdę niczego, co mogłoby mi sprawić satysfakcję. Dlatego właśnie jestem emo. Jestem emo, a emo takich rzeczy nie robią. Jestem emo, a emo takich rzeczy nie robią. Nie, no i dalej nagrywa się, przyjmiem. Uśmiechnął się, zmołeś go. Malujemy stópki. Ach, te stópki. To jest dla stópkarzy. Stópki Janka. Tu mamy Wojtka. Naszego naczelnego odklejeńca. Dokładnie, to prawda. Dzień dobry. Ja rękę trzymam, matko. Selfie? Ja pierdzielę, zrobiłem 20 kapek. Na siedząco. Dobra, stawiaj się i ile było? Ja strzelam, że 5. Tak, nie dajmy. Yes. Dobra, a dzisiaj do nas na trening przyszedł. Elo. Czekaj, gdzie on jest? Elo. Grzesiu. No. Jak ci się podoba nasze obozowe towarzystwo? Byłbym tu chętnie, no ale sesja jest, także no niestety. Teraz masz sesję treningową. A teraz sesja treningowa, jutro na egzamin lecę, także szybko pograć, szybko spierniczyć. Nie, a my wczoraj mieliśmy trening motoryczny z Darkiem i wszyscy obojali są. Tak? O, split squaty robiliśmy, trochę pośladki czujemy. Każdy ma ból dupy tutaj. Ja można zobaczyć graczy, kurczę, którzy normalnie grają free, no. Co nie? Ciągle, którzy nienormalnie. Ja bym się kusił. Jak nie masz siły? O! Kurde. Ale tak dobre próby na 7 jeszcze nie było. On mówi często. Tu mamy kolegę, wiesz, z Wisły Kraków. I on zamiast mówić, pa jaki trik robię, to pa jaką kiwkę robię. A ile gra już? Tyle co obóstwa. Aha. Czyli przyszły freestyle. Nie, zawodnik Wisły Kraków jednak. Trzeba mu wybić z głowy tę Wisłę. Czyli mam jakąś muzyczkę, czy macie jakieś głośniejsze? Zapadaj, bo ten tutaj to nie ma za dużo gustu muzycznego. No, a ty, bo ty masz. Oczywiście, że mam. Tak? Zapodaj, a zapodałeś muzykę jakąkolwiek? Nie, bo wszyscy się kłócą, bo nie chcą słuchać polskiego rapu. A to się ja mogę z Wiedźmina. Nie może podobać. Muzę z Wiedźmina z treningu. Luto, bo nie dostaniesz kolacji. Nie będzie ogniska. Już była kolacja. Ogniska nie będzie.